Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. To jest wstępniak przed wstępniakiem, ponieważ w trakcie wycieczki zmienił się plan i koncepcja całego wypadu, więc i to się zmieniło właśnie w trakcie, tak po 20 km, więc żeby dobrze zapowiedzieć materiał, to chciałem to jeszcze nakręcić w trakcie, ale dać przed materiałem, mianowicie wyłączył mi się w pewnym czasie marszu ostatni receptor logiki i tam, gdzie miałem kończyć wycieczkę i wracać pociągiem do domu, mnie się włączyło, że skoro mi się idzie tak dobrze i czuję jakieś endorfiny w głowie i w ogóle, to po co wracać pociągiem, skoro można przyjść do domu na piechotę. Więc być może czeka mnie od 10 do 11 godzin marszu. I dystans, który wyjdzie dopiero na końcu filmu, bo ja po prostu podjąłem tę decyzję teraz, co zmienia nieco koncepcję całego materiału, więc pierwsza część, ta zaplanowana, jest extended, jest rozszerzona. Zapraszam. Dzień dobry, witam w kolejnym materiale. Znajdujemy się na stacji Sopot. Na początek na tapecie będzie więc jedna stacja, cztery daty. Trochę ta pani mnie rozprasza. Cztery daty, jedna kropka, jedna para butów, które usilnie testuję na drugim już wypadzie i będziemy ruszali na szlak. Zatem znajdujemy się na stacji Sopot. Dlaczego? Ponieważ tutaj startuje pewien szlak, o którym będzie dalej. To będziemy szukali tej czarnej kropki, bo to będzie szlak czarny. Cztery daty to w 1000... Znajdujemy się w stacji Sopot, no to już możemy powiedzieć kilka ciekawostek. Więc w roku 1868 roku jest wybudowany tutaj nasyp, który dzieli całe Trójmiasto na pół, można powiedzieć. Linia poprowadzana jest nasypem przez całą długość wszystkich trzech miast. Dalej w 1869 roku powstaje tutaj budynek stacyjny. Już rok później, w 1870 roku, jest otwarte połączenie kolejowe. A następnie, jako ciekawostka tutaj dla mieszkańców Trójmiasta, w 1952 startuje nasza SKMK, czyli tak zwana kolejka podmiejska. O, coś tam tutaj wjeżdża, będziemy szli dalej, bo tu jest hałas. Dla fanów kolei też mamy farta na drugim torze, a przez przypadek, jak widzę, się podstawiło się pendolino. To też sobie jeszcze zobaczymy, dawno nie jechałem. Kapitalne odgłosy tych silników, jak organy. Prywatnie ja jako fan kolei powiem, że uważam, że zakup akurat pendolino nie do końca bym uważał, wybrałbym coś innego, gdybym był decyzyjny, ale przyznam, że same pociągi, jeżeli idzie o ładność, są ładne, fajne, podobają mi się.
Ja osobiście, gdybym miał wybór, to bym zaflirtował wszystkie linie kolejowe w Polsce. Stadlerami flirt. Znajdujemy się w górnej części ulicy Monte Cassino w Sopocie, w tym słynnym dyptaku bardziej znanym na południowej części. Poprzeszliśmy sobie stamtąd. Górna część jest mniej znana, mniej tu osób chodzi. Jest dosyć szeroka, ponieważ to był w późnym średniowieczu, był to rynek, na którym dokonywano transakcji handlowych. Ale my znaleźliśmy się tutaj, żeby rozpocząć szlak. Tutaj jest znacznik, początek szlaku. Szlak nazywa się Szlakiem Wzgórz Szymbarskich. Jak opuścimy tkankę miejską, trochę się bardziej rozwinę, bo to się ludzie kręcą, ja nie lubię. Tkanka miejska wreszcie opuszczona, teraz będzie troszkę luźniej. Przyznam, że ja w sobotę rano mam słaby flow, słabe starty, a do tej pory się nie przyzwyczaiłem robić, gadać do aparatu, do telefonu, jak ludzie ważą. Zatem dobra, opuściliśmy tkankę miejską wreszcie. Znajdujemy się na początku szlaku wzgórz Szymbarskich. Jest to szlak, jak już widzieliście i wspomniałem, w kolorze czarnym. Jest to jeden z najdłuższych szlaków rejonu gdańskiego. Liczy on 120 km. Ja od razu powiem za logiką, że ja tego szlaku oczywiście całego nie zrobię. Plan jest na jakieś mniej więcej 20 km. Tak się prawdopodobnie będę przy odrobinie szczęścia czuł. Za merytorykę materiału dzisiaj odpowiadają nam dwie pozycje. Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Za dzisiaj odpowiada nam wędrówka o numerze 10. Jest fajniejsza skala niż w materiale numer 2, czyli moja mapa ulubiona. Comfort Map, okolice Trójmiasta, ona tutaj ma ten szlak w całości, kosztem właśnie skali, że jest troszkę ta skala 1 do 50 tysięcy, ale powiedzmy, że to już jest taka mniej więcej piechurowa. Po ostatnim wypadzie przyznam, że brakuje mi tutaj znowu Moniki, nie tylko jako osoby, ale jako osoby kamerującej. Rozstawianie się za każdym razem, żeby zrobić jakieś ujęcie, jest takie troszkę rozpraszające. Więc oprócz tego, że ten szlak Szymbarski, wzgórz Szymbarskich ma 120 km, to warto powiedzieć, że tak, startuje w Sopocie, dlatego zaczęliśmy od Sopotu, tam jest początek tego szlaku, bądź koniec, w zależności oczywiście od relacji, w jakiej idziemy. I przechodzi przez znaczną część Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, czyli to, co ja dzisiaj chcę zrobić, a następnie przez Wieżyce aż do Sierakowic. Więc naprawdę długi szlak i może kiedyś tak z nockami w lesie czy coś takiego byłby do przejścia, taki plan na przyszłość. A my tymczasem sobie chodźmy. Jeżeli chodzi o pierwsze znalezione atrakcje tutaj na tym szlaku, no to zaraz po wyjściu z Sopotu trafiamy na karczmę gospodę. O, na karczmę gospodę Harnaś. Bo oczywiście, ja oczywiście nie hejtuję i tak dalej, no ale jeżeli jesteśmy na Pomorzu, mamy tu piękne kaszubskie tradycje i zakładamy coś, co jest harnasiem w Sopocie na Pomorzu i pewnie można by w środku trzypagę kupić, to tak może nie do końca uważam. Z tyłu za mną jest coś, co się nazywa, no zgadnijcie jak, morskie oko. Dobra, my idziemy dalej, jak coś będzie ciekawego, to się załączę jak zawsze. Kto jest mieszkańcem Trójmiasta i okolic? I się trochę chodzi po tym naszym pięknym parku krajobrazowym trójmiejskim. Ten wie, że Trójmiasto płaskie w żadnym wypadku nie jest. Są duże przewyższenia. Mi tam w programie pokazało dzisiaj coś w okolicach tam 400 metrów, że zrobię, ale nie patrzyłem na szczegóły, o co chodzi. W to mi wewte w górę, w dół. Dlatego też powiem, że nie mam planu na koniec tego szlaku. No będę szedł tak długo, aż poczuję skrajne zmęczenie i że już dalej może nie. I wtedy zejdę, więc trasa też jest fajna, pokażę za chwilę ją na mapie, że jest dużo punktów, w których tą trasę można przerwać. O, widzę ławeczkę, więc rozwiniemy może właśnie mapę. O, więc Google Maps się chowają, robimy najazd. Jak wspomniałem, początek w Sopocie, szlak czarny. Będziemy szli dzisiaj przez bardzo pokręconą, pofałdowane obszary właśnie parku. Góra, dół, góra, dół, więc ja liczę, że się zmęczę. I zobaczcie, jak gdzieś w tym miejscu myślałem, żeby skończyć. To ma być w okolicach 20 km, ale nie daję sobie tego za obowiązek, jeżeli po prostu przez przewyższenia padnę. Nie chodzi o to, żeby się tutaj na tym szlaku zatłuc. Więc zobaczcie, że on, tutaj uciekamy,
on dalej prowadzi dalej za Gdańsk i ucieka. O, ja właśnie nawet nie myślałem, że ta mapa nie obejmie go. Ucieka dalej w kierunku Wieżycy i Sierakowic. Ale jak wspomniałem, dzisiaj jest ta część taka, o, taka tu początkowa. Pierwsza, właściwie druga rzecz, na którą trafiamy na tym szlaku, jest cmentarz żołnierzy radzieckich, którzy tutaj podlegli. Krzyże katolickie, prawosławne. Ja powiem tak, pomijając politykę, to jest mega refleksyjne miejsce na temat bezsensowności wojny i śmierci. Chłopaki gdzieś tutaj z drugiego końca świata mogli zostać przewiezieni, walczyć na nieznanym terenie i zginąć, a później świat o nich zapomniał. Więc mam nadzieję, że te czasy, które mamy obecne, nie zgotują nam następnej takiej potworności, no bo jest troszkę nieciekawie. Wejść wszedłem, a wypadałoby to jakoś ładnie z powrotem. Dobra, nie ruszam. O, już się zrobiło ewidentnie leśnie, trylinki nie ma, jakichś płyt chodnikowych nie ma. Idziemy sobie już miękką ziemią. Kilka uwag co do warunków i pogody. To wędrujemy sobie w drugiej połowie kwietnia i ja dzisiaj jestem trochę przepakowany, ponieważ ja się liczyłem z tym, że dzisiaj miało padać, a ja i tak chciałem wyjść, więc trudno, niech pada, więc wczoraj były huraganowe wiatry, mega padało, ja wyszedłem sam, dlatego mam plecak w wersji pozasezonowej na chłodniejsze i mokre okresy, z dodatkową świadomością, że idę sam, więc na wszelki wypadek jeszcze trochę więcej docieplenia, bo gdyby coś się na szlaku stało, miałbym ograniczoną ruchliwość, no to przede wszystkim, żebym nie popadł w hipotermię, więc on troszkę swoje waży. Pogoda, jak wspomniałem, miało lać wiać, a jest mega słońce, więc petarda nagroda, że się wyszło i że jest ładnie. Ja niestety jestem sam. Monika na jakieś ryby pojechała, biedne rybki łowić. Za mną kapitalny widok na panoramę Trójmiasta łącznie z Zatoką Gdańską. Ja dzisiaj niestety, jako że jestem sam, nie mam swojej kamery z super zoomem, tylko kręcę kamerą sportową, dlatego no, pomimo że widok jak najbardziej na to zasługuje, nie jestem w stanie pokazać tego bliżej. Mieliśmy zajazd Hardaś, mieliśmy Morskie Oko, no to tutaj jest do odmiany wyciąg narciarski. Dzięki temu, że Trójmiasto jest pofałdowane, nie trzeba jechać 700 km na południe, nie ruszając się praktycznie z miasta, na te narty też można się udać bardzo ładnie, malowniczo. No, jeżeli idzie o zoom, to jest max, co się uda z tej kamery wyciągnąć. No ale Zatokę Gdańską myślę, że to spokojnie widać. Być może na dużym monitorze okaże się, że też widać jakieś budynki i inne zabudowania Trójmiasta. Patrzymy z Sopotu w kierunku Gdańska. Czy w lesie można znaleźć nadmiarową informację na temat przebiegu szlaków? Owszem i można. Tutaj nawet ja jako fanatyk oznakowania jestem ewidentnie przesycony informacjami. Jesteśmy na skrzyżowaniu szlaków. Szlaki są tutaj niektóre zamalowane, że są aktualne, niektóre, że były aktualne. Z części ci zamalowanych, że niby nie są aktualne, farba zlazła. No i całe szczęście ja się chyba będę tu posiłkował tym drogowskazem. Więc tak, jak zaczęliśmy, prawda, Sierakowice. Tutaj jest koniec szlaku, 119, no to, tuż. Więc jak widać, troszkę jeszcze zostało, więc nie ma co marudzić, idziemy dalej, jak gdzieś będzie jakaś ławeczka, to ja może się pochwalę, jak wygląda mój plecak, który jest załadowany na wędrówkę poza sezonem, na mokro, gdyby miało wiać złem. I do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja, jak mi brakuje mojej tutaj współmałżonki, zawsze wiedziała, kiedy się, gdzie się ustawić, kiedy kamerę włączyć. Jak prowadzić, a tutaj samemu wszystko, ten baruch trzeba zostawiać. Ponieważ tutaj jest ta moja świecka tradycja, znalazłem jakiś potoczek, który się tutaj ładnie przelewa. I ja nie znalazłem dla odmiany, jak on się nazywa, więc będę miał pierwsze pomerdanie ręką. No dobra, tu nie będę pokazywał, bo już nie mam trzeciej ręki, ale ja widzę, że nie ma tego, nie ma tutaj nazwy. Tego strumyczka, można powiedzieć. Na ostatnim materiale, co bardziej uważni z was, bardziej uważni niż ja, bo ja na miejscu tego nie zobaczyłem, straciłem swój prezent, galanterię skórzaną, męską w postaci opaski skórzanej, ponieważ właśnie
O. Zaliczony drugi. Ponieważ zapięcia magnetyczne są do dupy i jak się okazało właśnie przy mocniejszym ruchu dłonią spadła mi i straciłem, więc jest taka ofiara dla matki natury, popełniona została. Zatem jako, że uczymy się na błędach, ja wróciłem do tradycyjnego rozwiązania, żeby coś na tej ręce jednak klimatycznego mieć, więc bransoleta z paracordu na potężnej szekli. Teraz, jeżeli będzie mi ktoś to chciał zdjąć, to wyrwie razem z nadgarstkiem i ja będę wiedział, że zrobiłem wszystko, żeby tego nie stracić. O, tutaj może jak już mi ten plecak tutaj sobie stoi i nie spada drugi i trzeci raz, to może też właśnie tak pokażę, że to jest plecak w wersji. To jest plecak w wersji takiej, gdzie idę poza sezonem na cały dzień samemu, co ważne, ponieważ jest on zrobiony troszeczkę bardziej asekuracyjnie niż wymagałaby tego sytuacja. Ponieważ już mi się dwa razy zdarzyło, raz było naprawdę nieciekawie, że nagle powrót do domu tego samego dnia nie okazał się taki oczywisty. Było to jedne ze wcześniejszych materiałów, jak szedłem z Pucka i później się okazało do Redy aż, ponieważ pociąg nie przyjechał, był jakiś wypadek i zostałem pośrodku pola bez opcji jakiegokolwiek na dojazd i po prostu całe szczęście akurat wtedy nogi dały radę, bo te były przyzwoite, miałem ubrane swoje Adidasy zwykłe, nie żadne trekkingowe, więc te 30 parę kilometrów udało się przejść, a było to już poza sezonem, więc zaczęło się robić też odpowiednio wcześnie ciemno. Więc jak będzie później chwila czasu, to ja sobie pozwolę, znaczy jak będzie chwila czasu, znajdę jakąś ławkę, gdzie co chwila ktoś nie będzie łaził, to ja sobie bym właśnie pokazał, co mam w takim plecaku, że ja się z nim psychicznie czuję dobrze, że raczej mi niczego nie zabraknie. Więc tak jak widzicie przykładowo, no to na pewno będzie przyrost formy nad treścią, to jest tutaj karimata, niepełnowymiarowa, ona jest taka za udo. Oraz tarp na wszelki wypadek, ponieważ no jednodniowy trekking, więc ja teoretycznie obozu bym nie rozbijał, ale gdyby coś się stało i moja mobilność byłaby ograniczona, to zanim ktokolwiek by tutaj mógł przyjechać, to myślę, że mogłoby troszkę minąć czasu, więc gdyby miała być ulewa, bo dzisiaj też miała być ulewa, to też w razie czego można by sobie jakieś tam małe schronienie zrobić i po prostu przeobozować jakiś taki najtrudniejszy czas. Nie wiem, czy aparat dobrze zbiera, ale miało padać i coś pada. Jakkolwiek moja przepotężna wiedza na temat pogody chyba mówi o tym, że przy odrobinie szczęścia to będzie deszcz konwekcyjny, ponieważ ja tam widzę słońce, no to chyba nie będzie końca świata. Dobra, i pora na jakiś zwrot akcji. Ja zszedłem ze szlaku, bo naprawdę całe Trójmiasto wyległo do lasu. No ciężko o chwilę wolnego, żeby było na spokojnie, sobie można coś nakręcić. Zszedłem ze szlaku, żeby zrobić mały zwrot akcji i właśnie pokażę, jak wygląda ten mój plecak taki na jednodniową wyprawę, co już właśnie nieraz zapowiadałem, że ja w końcu chyba go pokażę. Żeby nie było, że... Oj, wycieczka samemu, wszystko z rąk leci. Żeby nie było, że samemu wpadłem na ten pomysł, to nic się nie dzieje bez przyczyny, więc pomysł generalnie się pojawił. Idealnie, jak po jednym z ostatnich filmów z koleżanką sobie tam dyskutowaliśmy w komentarzach. Znaczy dyskusja to za dużo powiedziane. Pojawiły się trzy komentarze, w tym dwa moje, dotyczące innego filmu, innego plecaka, tego zasobnika piechoty górskiej, co ja tam mam w nim tak dużo, że to jest, wygląda jak dom. Abstrahując już od tego, co za chwilę pokażę, no to tak naprawdę to wypchać duży plecak to nie jest problem, bo tak naprawdę jak szedłem na wygodnie, to zimowy śpiwór, duży syntetyczny i namiot, to tak naprawdę już mamy większą połowę komory zapełnioną. No dużo nie trzeba tam dobić rzeczy, żeby to on wyglądał, że jest po prostu, że w środku mam cały dom wyniesiony. Ale mnie o tym. Więc tak, plecak 36 litrów. Znacie go wszyscy i na żywo ze zlotów i z filmów. W wersji właśnie takiej na jednodniowe samotne poza sezonem. Więc ja tutaj byłem przygotowany, bo miałem właśnie, jak będzie chwilę czasu wolnego, że ja właśnie zrobię coś takiego. Więc ja jestem przygotowany, bo przede wszystkim jak ja zacznę z niego rzeczy wyładowywać. Oj, Monika, gdzie jesteś? Twoja ręka by mi się przydała. O, to mam tutaj taki poddupnik, mapę, żeby nie pogubić rzeczy, które mam ze sobą.
Więc jak wspomniałem, niepełna karimata, żeby było można w razie czego sobie w pozycji półleżącej się zaizolować. Do tego tarp ten jest w wymiarze 2 na 3 metra, tak 2 na 3. Żeby było można sobie rozbić schronienie. On tu będzie dynał, bo ja go dla bezpieczeństwa mam tutaj gumeczką przymocowanego. Przejdziemy do komory głównej, gdzie pokażę najważniejsze dla mnie rzeczy. A najważniejszą dla mnie rzeczą to jest przede wszystkim ocieplenie. Ja mam paniczny lęk przed hipotermią, przed wyziębieniem. Więc plecak jest fajnie zrobiony. Ja już go kiedyś zresztą pokazywałem, ale no to lata mijają. I o dziwo, on jest z Milteka i on działa. Myślę, z nim się nic nie dzieje. O, pada coraz mocniej, ale co tam. Otwiera się walizkowo. I to, co w środku zobaczymy, to właśnie przed takim deszczem. Nie ma plecaków wodoodpornych, ja nie mam do niego pokrowca, więc przede wszystkim jedziemy od ubrań. Więc ubrań to tutaj mam. Przede wszystkim jak teraz zmoknę, czy byłby postój, czy coś takiego, ja zacznę odparowywać, bo przykładowo to już się robi powolutku mokre. Tu mam zabezpieczoną w folii kurtkę puchową. Kurtka puchowa z Decathlonu. Sprawdzałem, bardzo cieplutka. Jak się idzie, to nawet na minus 8 ona dawała radę. Oczywiście pamiętamy, że ona nie jest... Sekundę, patrzę deszcze. Ona nie jest wodoodporna przede wszystkim, więc tylko gdy jest sucho i jest w miarę... I się nie ruszamy, żebyśmy jej nie zapłacili. Tutaj również mam softshell, ponieważ na sobie mam polar, więc polar jest ciepły do momentu, jak nie wieje i nie pada. Softshell, powiedzmy, że jeżeli tak teraz zaczęło troszkę padać, a jeszcze nie chcę zakładać twardej kurtki, no to softshell jest jakby drugą warstwą po polarze, że jak się siedzi i jest chłodno i jest mokro, to jest w tym mi ciepło. Jeżeli będzie bardzo, bardzo źle, ostatnie twarda membranowa kurtka, hardshell tak zwany. To już nie będę tego rozkładał, bo mam, no bo wiecie jak kurtka wygląda. Więc rzeczy, jeżeli idzie o docieplenie, wyglądają w ten sposób. A ja wiem, jak szybko ciepłota ciała potrafi uciekać, ponieważ właśnie już no, nieraz nam się zdarzało, że po jakimś ekstremalnym gdzieś wyjściu, to później wieczorem jest problem z termiką ciała, po prostu robi się mega zimno. Więc gdybym ja przykładowo miał ograniczoną, mobilność, bo nie wiem, skręciłbym sobie nogę, kostkę czy coś i teraz bym zadzwonił po przygotowaną Monikę, to ja wiem, że ja bym tutaj musiał spędzić, szczególnie, że jest teraz gdzieś daleko na zawodach, mógłbym spędzić parę godzin w oczekiwaniu na jakąś pomoc. Więc to byłoby ściuchów. Woda. Na dzień przyjąłem sobie, że jeden płyn do naczyń, 0,7 woda butelka i połówka. Więc to mi daje okolicach 2 litrów na dzień. Powinno wystarczyć, szczególnie, że upałów nie ma. Zdarzało się już nieraz. A no co mam tutaj? Miało dzisiaj padać bardziej niż teraz pada, miało wiatr złem, więc na taką pogodę i chodzenie po jeszcze nie wiosennych, nieletnich klimatach od Moniki dostałem stuptuty. O, stuptuty, których na razie nie było powodu założyć, więc sobie są tutaj, ale właśnie gdyby było mega, no szlak by wyglądał w ten sposób i by było bardziej mokro, to jak najbardziej fajny pomysł. Żeby nie było tego, że będę moczył spodnie. Klapki. Nic nie ważą, nie zajmują miejsca, a potrafią uratować życie, ponieważ przykładowo w opaleniu nie nagrałem tego, bo nie było klimatu, ale w pewnym momencie mi się z nogą zrobiło dosyć słabo i ja w bucie nie mogłem już iść. No i zdjąłem tego buta i wszedłem w czymś takim generalnie na skarpecie przez kilkanaście minut, zanim noga nie odpoczęła i nie było można gdzie usiąść. W związku z tym, nauczony doświadczeniem, jeżeli znowu ten z butami by się zrobił problem i noga zaczęłaby mnie boleć, to jest szansa, żeby po prostu w tym przeklapkować najbardziej awaryjną sytuację. Zapasowa para skarpet. W zeszłym tygodniu też się przydała. Ja teraz pakuję komorę główną. A, jakby było ciemno, no to oczywiście czołóweczka jest. Spakuję komorę główną i pokażę przykładowo, co mam teraz na ten przykład choćby do jedzenia, jakby mnie to mały głód chwycił. Rzeczy na mały głód mam w najmniejszej tutaj komorze.
ponieważ nie ma tego dużo. Jednodniowa wycieczka, generalnie wszystko oparte na cukrze. Jak już kiedyś wspominałem, nie jestem fanem gotowania w terenie, więc same gotowce oparte, jak wspomniałem, właśnie na cukrze. No to co? Dwa wafelki, zastrzyk energii pustej, bo pustej, ale energii. Konkretniej chałwa, to po tym też generalnie jest kop. Gdzieś tak na szlaku, batonik proteinowy. I do chałwy, jako że nie do końca lubię samą konsystencję, to żeby było czuć, że się coś gryzie, to jeszcze kilka tych herbatników. I to wsio, no bo mówię, no my cały czas idziemy, nie ma zasiadówy. Więc to jest tylko kwestia właśnie uzupełnienia chwilowej mgły mózgowej. Jeżeli właśnie przyjdzie taki moment kryzysu, że parę kilometrów już w nogach będzie. Kubek fajnie to wszystko usztywnia, że ja tego nie zmiażdżę, ponieważ jak szczególnie jest cieplej, to ja kupuję, a w domu to wyjmuję. Wszystko płaskie, zmiażdżone. W tej części tutaj nie mam dużo. Tutaj się tak naprawdę mam... Nie ma co pokazywać. No, będzie czapka, będzie dodatkowy komin, będą rękawiczki takie techniczne. Zaczyna padać coraz bardziej. I mityczny nóż do lasu. Dla klimatu, wiadomo, musi być. Możecie się zapytać albo zwrócić uwagę, że dużo rzeczy mi brakuje, ponieważ przykładowo gdzie jest jakaś choćby apteczka, czy jakieś źródło ognia i w ogóle. To jest plecak, to jest moja druga linia. Ja jako swoje EDC i fan EDC zawsze mam na sobie... Ciekawe na ile kamera szerokokątna jest faktycznie szerokokątna. Mam na sobie zawsze swoje bojówki. A w bojówkach... W tym organizerze mam wszystko, jeżeli idzie o pierdoły. Tutaj jest apteczka, się znajduje. Tutaj się znajdują scyzoryki, źródło ognia, podpałka. No i wszystkie te edecowe rzeczy, które uznałem, że są pode mnie. O, folia NRC, też zamierzam o tym materiał niedługo przeprowadzić. Kawałek sznurka, jak najbardziej. Więc rzeczy, wszystkie gadżety są powyjmowane z plecaka. Ja wolę je mieć zawsze przy sobie. Plecak zawsze możemy stracić, a jak stracimy spodnie, to być może już nas nie będzie interesowało, co z nami będzie dalej, więc te są podstawowe rzeczy, które lubię mieć przy sobie. A na plecach jeszcze, bo bym zapomniał, a na plecach poddupnik, bo jeżeli byśmy byli więcej osób czy coś takiego, no to oczywiście tutaj to odpada, tarp też by mógł odpaść, więc tu jest poddupnik z grubej piany. Piana ta też służy za dodatkowe usztywnienie pleców, więc jak mam coś miękkiego albo twardego na tyłu na plecach zamontowane, to mi się nie wrzyna w plecy, tutaj dodatkowa jest amortyzacja. No. A tak nigdy nie róbmy. Ciężki. On w okolicach 6,5 kg waży, jak go ważyłem. No nie podrywamy plecaka za jedno ramię, no chyba że kręcimy film. I trzeba operować kamerą. Szybki czek, czy ja niczego nie zostawiłem. No patrzcie, bym miał drugą zgubę, oczywiście. Statyw. Ostatnio opaska na rękę, teraz byłby statyw. Dobra, telefon mam w ręku, więc telefonu nie zostawiłem. Portfel jest. Można iść. Ja przez chwilę zwątpiłem i pomyślałem, że się zgubiłem. Złudzenie optyczne na szlaku. Idę, patrzę, głowa do góry, bo przestałem przez sekundę myśleć. Kurde, gdzie mój szlak? Dlaczego niebieski? Ja idę czarnym i mam zaplanowane wszystko na czarne. Ile jeszcze będę musiał cofnąć? A to tylko złudzenie optyczne, sprytna gra, bo tu jest czarny. Ale przez sekundę, paręnaście minut właściwie, tak nie za dużo myślałem. Zapomniałem śledzić. I się zrobiło groźnie, bo sobie pomyślałem rano, ile ja się będę musiał w razie czego cofnąć. Ja jeszcze nie chcę nic mówić, żeby nie zapeszyć, ale te moje buty to mogą być moimi butami życia. To są te, co ostatnio pokazywałem, MH500, niskie. Nie czuję kamieni, przede wszystkim 15 km, a to oznacza, że przekroczyłem próg, gdzie za ostatnim wypadkiem zacząłem się czuć tam niekomfortowo, zaczęło mnie coś tam boleć. Więc to minęło i jest dalej, jakby buty były ze mną od zawsze, więc bardzo fajne wrażenie. Teraz jest zejście, trzymanie kapitalne. Nie ma mowy o jakichś ześlizgach czy coś takiego. Zresztą ja bym się musiał oprzeć, żeby pokazać. W stosunku do moich Adidasów, z którymi przymierzyłem świat,
to te mają kapitalny bieżnik. Jest głęboki, wgryza się. Podeszwa z drugiej strony nie jest jakaś super sztywna, ale wystarczająco gruba, żeby nie było czuć nierówności i kamieni. Więc właśnie jeszcze, żeby nie zapeszyć, żeby za chwilę coś się nie stało, ale po długim, długim czasie chyba udało mi się znaleźć buty skrojone pode mnie. Ja właśnie przeczekuję stan zawałowy i wyciągnąłem sobie mapę, żeby zobaczyć, dlaczego do niego doszło. I jesteśmy na długim, to nie jest pionowa ściana, ale od kilkuset metrów cały czas z dołu idę na górę, no i chcę wiedzieć, co mnie czeka, więc mała przerwa, a jak mała przerwa, to może, jakie to wszystko śliskie, punkt nawigacyjny. To może zobaczmy, jakie mamy postępy w bieżącej wycieczce. Wyszliśmy tutaj z Sopotu i szło dobrze, idzie dobrze. Na chwilę obecną, tutaj gdzie zgubiłem szlak, to było tutaj, tutaj byliśmy przy rezerwacie źródliska Doliny Ewy. To ostre podejście, gdzie jestem, to tu widać po poziomicach, że to jest ten kawałek. Więc zbliżamy się do wzniesienia Marii, tak jak jest tutaj ładnie napisane. I widać, że jest oznaczony jakiś głaz narzutowy, więc będzie punkt fabularyzacyjny materiału. Tylko co, kamień jak kamień, za dużo pewnie się nie powie. Dalej szlak będzie prowadził nas na punkt widokowy, czyli tam też może być coś ładnego. I wiemy, że tu się znajduje stara z okresu międzywojennego albo przedwojennego, i to przed I wojną światową, stara skocznia narciarska. Tam chyba zdaje się to tylko taki zostanie wyślizgany kawał lasu, no bo oczywiście raczej nie ma mowy o żadnych konstrukcjach. To ja się tu uskuteczniałem przed mapą na pieńku, a na samej górce widać taką mapę, co my to lubimy, bardzo to lubimy. Było w dół, albo raczej było pod górę, jest w dół. No, a ja kombinowałem z patyczkiem i mapą. Kurczę, zobaczcie, jak kapitalne oznaczenie szlaku, którym idziemy. Widać, że cała mapa powstała tylko po to, żeby pokazać ten szlak. Dalej sam przezawałowy. No co, na szybko jeszcze raz. Wziął. Jesteśmy tu, a będziemy szli dalej, idzie się dobrze. Wow, dobra, no a resztę opowiedziałem. Daty, mamy odległości, mamy. Tylko ja nie wiem, jak oni to mierzą, bo szczerze mówiąc, ja widzę trzecie oznaczenie po kolejnych kilometrach, że Szerakowice 111 km. No, dobra, stamtąd przyszliśmy. To my teraz w prawo idziemy, proszę Państwa. Tam. Zrobiło się bardzo malowniczo, gdyż słońce zaczęło się wreszcie przedzierać przez chmury, a mnie to na horyzoncie wygląda, jakby to troszkę było oko cyklonu, więc podejrzewam, że może jeszcze jakiś opad przyjść. Idziemy przez takie esy, floresy. Po lewej stronie mocno w dół, po prawej stronie ogranicza nas banda. I jest bardzo przyjemnie i widokowo. Tak się właśnie zrobiło, tak troszeczkę monotonii ubyło. Aha, a tam, no tak, super, czyli tam pójdziemy, a później to nas zawraca i wtedy dołem tam. Ojej, ja zrobiłem głupią rzecz. Na wzniesieniu Marii miałem pójść tam kilkanaście metrów dalej i znaleźć ten kamienną twarz, głaz narzutowy. Właśnie sobie o tym przypomniałem, jak znalazłem teraz z powrotem tą górką, co się wchodziło tylko po drugiej stronie w dół. I ja tego kamienia nie pokazałem, no więc ja mogę go opisać, bo wiem, jak on wygląda, bo widziałem kiedyś na zdjęciach. Wiecie, jak wygląda kamień? No to taki bardzo, bardzo, bardzo duży kamień. To nas ominęło, a ja przegapiłem, więc mam nadzieję, że więcej uwagi na przyszłość. Jako, że już bliżej 20 km, to już mi się opory psychiczne rozluźniają i jestem w stanie mówić o rzeczach, o których sobie pomyślałem, że na wizji teoretycznie można sobie podarować. Jest takie rzeczy jak pocenie się pleców i właśnie okresowo co jedno jakieś podejście czy coś takiego. Ja uwielbiam plecaki, żeby nie było, mam prawdziwy fetysz, ale nienawidzę mieć spoconych pleców. Po kilku takich super wejściach, jak widać tam w dół,
i później z powrotem pod górę, no to wszystko tam, jak mam plecak założony, wiadomo, płynie. I tak już właśnie mi przyszła taka chora myśl, ciekawe, czy można by sobie przejechać antyperspirantem plecy. Tak, to, wiem, że to głupio brzmi, ale ja się tak na serio zastanawiam, bo w sumie to by eliminowało problem na okres wyjścia. I teraz robię przykładowo taką głupią rzecz, że idę z plecakiem na jednym ramionczku, żeby mi się trochę tam przewentylowało. Wiem, że to kiedyś po tego mojego miteka nie do zdarcia spotkała mnie za to kara i on się w końcu postanowi urwać. Ale właśnie tak już na zmęczonym umyśle właśnie to już mi się taka pojawiła właśnie myśl, dlaczego nie antyperspirantem po plecach? Jak wspominałem, to kurde ciężko tu o fabułę, bo mówię, idzie się fajnie, ale jakoś scenariusz sam się nie pisze. Głaz ominąłem, on się dał ominąć, znalazłem tą skocznię narciarską. No więc tak, żebyśmy wiedzieli, na co patrzymy. Dawna skocznia, więc uwaga, jaki niesamowity zakręt, jeżeli idzie o fabułę odcinka. Ten parów, ta droga, to wyrobisko tam bez drzew, no właśnie to jest pozostałość po skoczni narciarskiej. Więc o, tutaj lepiej w kadrze trzymać ten napis, o, bo to się samo nie obroni. No dobrze, tak, to my możemy iść dalej. Atrakcja goni atrakcję. Co myślę, że będzie fajnego, to mam nadzieję pyknąć jakieś morze, przy okazji jakiś rekordzik, jeżeli idzie o odległość, bo ja już tak czuję powoli pewną głupią myśl. Ja się może z nią podzielę, jeżeli będę przekonany, że ja będę to chciał zrealizować. I wypluło nas do Doliny Radości. Tutaj widzimy na dole Potok Oliwski. Zatem tradycji będzie musiało się stać zadość, tylko że jak widzicie, tu jest pion, ja tam nie zajdę. Będzie okazja, pomerdam ręką, nie będzie okazji, wrócę tu autem, a co? Nie no, teraz to trochę jaja, jeżeli idzie o szlak. Powiem tak, ten materiał no na pewno będzie ostatecznym testem moich butów, no bo to, teraz jako jeszcze takiego terenu dostaniemy i to będzie te parę kilkadziesiąt kilometrów zrobione i jeżeli te nogi mi nie odpadną i nic nie będę czuł, jak cały czas nic nie czuję, żeby cokolwiek się działo, no to kurde, są najlepsze buty forever na świecie. I tak, tak, my cały czas jesteśmy na szlaku, to tak wygląda. Kosmos. Dlatego na południu mi się podoba, że podają czasy, ile zajmuje przejście danego odcinka, bo to, że widzimy 500 metrów tu, a szło się przez coś takiego i było to takie rzeczy, uważa, że nie wiadomo, czy przez przypadek się pod kolano nie wpadnie, to dystans może być zwodliwy, nic nie mówiący, wprowadzający w błąd, a czas szybciej prawdę powie. Dobra, tam będzie już lepiej, ale to był syf. Buty się trzymają, nic się nie poślizgnąłem. Znowu zasap, mocny. Wpip pod górkę było, ale tutaj jest ładny widok za to. Słoneczko cały czas się przedziera. Oszczędza na razie deszczu. Pomimo tego, że ja cały czas na jakąś górkę się wejdzie, to ja widzę, że na horyzoncie jest bardziej siwo niż nie siwo. Ale co tam, nie będę zaglądał darowanemu koniu w zęby. Się cieszę, że tutaj świeci słońce. Ale zasap, kurczę, nad kondycją trzeba pracować. Ja powiem tak, wyłączył mi się ostatni receptor logiki. Ponieważ mija 20 km, jak sobie idę, góra dół, były duże przewyższenia, więc zmęczenie jest większe niż było w opaleniu, tylko tyle, że te buty są rewelacja, mnie nic nie boli, ja nie czuję zmęczenia materiału, a mało tego, czuję się, jakbym sobie porządnie czegoś zapodał. I o ile ja narkotyków oczywiście nie biorę, to znaczy raz miałem taki zabieg na oko i on był przy świadomości i oni mi dali jakąś tabletkę na tym zabiegu. Ja po tej tabletce myślałem, że ja mogę wszystko i łącznie z tym, że mnie było bez różnicy, że mnie można zrobić wszystko. Takie zaczynam mieć euforyczne uczucie. W związku z tym odważna decyzja, że nie będę wracał do domu pociągiem, tak jak to miałem tutaj w planie. Zobaczę, czy uda mi się dojść do domu na piechotę. No, więc tak naprawdę to mi się teraz pomysł na odcinek, to mi się włączy właśnie, włącza teraz. To no, zobaczymy, czy nie przeholowałem. W razie czego Monika wraca z zawodów wędkarskich, będzie jakoś wieczorem w domu. Jak coś pójdzie nie tak, to pewnie przyjedzie gdzieś. I rany, wychodząc z lasu, zapomniałem na śmierć o tym namorniku naszym.
Dopiero jak miałem komendę rejonową tam na Matarni, to sobie pomyślałem, że ja chyba coś, kurczę, o czymś zapomniałem. Idziemy teraz tam, zobaczymy miejsce, do którego miałem się udać, czyli na autobus, który by mnie zwiózł z powrotem na dworzec kolejowy. Ale z tyłu jest plan dalszy, tablica kolejna z rozkładem jazdy, jeżeli chodzi o szlaki, w kierunku domu, w kierunku Pruszcza Gdańskiego. I tam mamy przystanek, który miał mnie zawieźć na dworzec kolejowy. A tu jest plan dalszy, na co się zdecydowałem. Ta mapa nie obejmuje miejsca, do którego ja idę, ale powiem wtedy, gdzie jesteśmy. Byliśmy tutaj. Jesteśmy tutaj, na Matarni. I tak wszyscy mówią tutaj, że jadą nie na Matarnię, tylko do Ikei, bo tam jest Ikea. Powód spędzania całych dni z rodziców z dziećmi w sklepie. Idziemy dalej szlakiem czarnym. Przez Kokoszki, dalej gdzieś na południe. Kurczę, ale będzie jazda, będzie fajnie. Jeszcze tylko zobacz, o, tu, i tutaj jesteśmy z rozkładem jazdy. Złota Karczma, tu jesteśmy. Gdzie jest, kurczę, gdzie jest Pruszcz Gdański? Jeszcze się nie łapię też na tej mapie. Dobra, ale ja widzę tak, przejdziemy sobie przez Kokoszki i tutaj znam Jezioro Otomińskie i z Jeziora Otomińskiego się przełączymy na szlak bursztynowy i w kierunku Kolbud. Przy Jezioro Otomińskim byłem, więc tam będę umiał się teoretycznie w kierunku Pruszcza znaleźć. Nie patrz na kilometry, bo się zniechęcisz. Dobra, więc miasto jest tam. Tam powinienem w tej chwili sobie zjeżdżać na dworzec kolejowy. Szlak prowadzi czarny dalej wzgórz karcerskich, prowadzi tam, z dala od miasta. No to jest magiczna nasza trójmiejska granica, cywilizacja jest tam, tam nie ma cywilizacji. Tamtymi szlakami teoretycznie mam się dostać do Pruszcza Gdańskiego. Włączyłem tryb Turbo Blast, żeby nie przeholować. Te patyki powinny dać mi na tyle, kijki powinny mi dać na tyle, na parę kilometrów więcej, dopóki samolot startuje. Parę kilometrów więcej do zasięgu, do wytrzymałości, bo dają radę, więc plus dla przygotowanych. Ja na wszelki wypadek je wziąłem, bo ostatnio na pętli odpaleńskiej nie miałem, a też podejrzewam, że byłoby bardziej komfortowo, by się szło. Matarnia ominięta, przez obwodnicę przeszliśmy, tylko teraz widzę coś dziwnego. Znacznik, jedziemy do Kokoszek, idziemy do Kokoszek. Czy ta bramka jest na klucz? A nie, no dobra, no to... Wow, fajne rozwiązanie. 3,5 km, tak, nie patrzyłem na dystans, jaki mnie czeka, nie chcę tego wiedzieć, bo bym się pewnie zniechęcił. Więc Kokoszki, najbliższe od punktu do punktu. Kokoszki, 3,5 km. Teraz tak, jeszcze kwestia godziny, żebyśmy wiedzieli, od którego momentu przesadziłem. Godzinę mam 3.15, prawie w pół do czwartej. Ja jestem od 9.30 na szlaku. W sobocie byłem o 9.24, z pociągu wychodziłem. No to trzeba umieć się bawić. Znalazłem po drodze jakiś ładny pałacyk. Jako że jestem w części nieprzygotowanej filmu, więc nie mam pojęcia jaki. Znajduję się w Rębiechowie. Podchodzę od strony północnej do lotniska w Rębiechowie, naszego głównego lotniska w Gdańsku. Przed chwilą startował samolot, więc póki tu było cichutko, ja mówię jakieś sielsko-anielsko, a za sekundę wielgachny Boeing przeleciał nad nami, więc ja dziękuję tutaj mieszkać. Ale robi się ładnie urokliwie. Kilkaset metrów obok jest obwodnica, którą pokonywałem tysiące razy, a nie widziałem, że tutaj jest schowana taka zabudowa mocno sielska. Linia kolejowa za mną to linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która połączyła Trójmiasto z Kartuzami i Kościerzyną, które przed powstaniem tej linii były wykluczone trochę komunikacyjnie. Bardzo fajna sprawa. Te nasze PKM-ki, mamy farta, akurat jedna jedzie.
Na chwilę obecną linia jest nieelektryfikowana, ale są takie plany do 2024 roku, żeby były składy jeździły zespoły elektryczne, zespoły trakcyjne. Właśnie nam minęło, gdzie my tutaj to mamy, pyk, Ostrz. 25 km. Tak się zastanawiałem, czy ta droga tutaj prowadzi, ale prowadzi. Przejdziemy sobie takim fajnym tubingiem pod nasypem, nad którą jeżdżą właśnie nasze PKM-ki, Pomorska Kolej Metropolitalna. Iść w stronę światła, czy nie iść w stronę światła? Bo to jest pytanie. Ale efekt fajny. Mam nadzieję, że na komputerze też to tak fajnie wyjdzie. Ławki nie ma, a trzeba by gdzieś usiąść. Niech posłużą nam do tego w tych pięknych okolicznościach przyrody. Jakieś ten zaplecze. Słupy energetyczne od oświetlenia. O. Plecak trochę waży, daje się już we znaki, ale z drugiej strony mówię, no czuję komfort za rzeczy, które w nim mam. Bo teoretycznie właśnie, no nawet jakbym teraz się zatrzymał i czekał jakieś 2 godziny na transport, no to ubieram się ciepło i będzie to komfortowe. Przebieram się właściwie całkowicie w suche rzeczy. Ja muszę sprawdzić mapę, żeby przy takim troszkę większym zmęczeniu... Wchodzimy do kokoszek, dlatego ja już mam znowu namordnik na twarzy. Przyszliśmy sobie tutaj, minęliśmy lotnisko od tej strony, co mówiłem, że samolot leci, i wchodzimy do kokoszek tutaj. Tego, więc plan na dalej wychodzi w ten sposób, że od kokoszek szlakiem czarnym udajemy się do jeziora Otomińskiego. Ja tam byłem z Moniką, rusałki szukaliśmy, różne mamuny i tak dalej. I później ważne jest, żeby nie przespać sprawy, na węźle szlaków tutaj przepinamy się na szlak bursztynowy. Ponieważ szlak bursztynowy ma początek w Pruszczu Gdańskim, a ja tam z kolei, tam mi kredyt na mieszkanie dali i to jest właśnie pomysł, żeby tam wrócić. Straszyn, i tu mi się mapa kończy, Rotmanka, Pruszcz będzie gdzieś, o, gdzieś tutaj. Nie zliczam kilometrów, jak już wspomniałem, nie chcę. Lokalny sklepik w kokoszkach, mnie się należy prezent za super dalszą część wycieczki. I jakaś tam motywacja. Radler Warka, cytrynowa. Co mi to przypomina? Przypomina mi to Ojcowski Park Narodowy. Tam też po tych wszystkich górach dół, kupiłem sobie taką warkę. To był najlepszy smak, który ja do tej pory pamiętam, jeżeli idzie o pity napój przy tamtym upale i wykończeniu. Póki co wykończony jeszcze nie jestem. Dobijamy do 30 km. A ta warka to taki ten... Wspomnień moc. No jest fajna też pod kątem tego, pomijam 0%, bo to nie o to chodzi, nie mam problemu z procentami. Zawsze jakieś w domu mam. Tylko to, że jak teraz sobie nie chcę właśnie za bardzo namieszać w głowie, jak jeszcze trzeba troszkę myśleć, to właśnie jest 0, ma wszystkie plusy, które ma piwo, bo piwo wiadomo, że ma dużo plusów. Jest robione na wodzie mineralnej i generalnie właśnie bardzo fajnie orzeźwia. Mnie to orzeźwia lepiej niż te niebieskie te płyny do naczyń, co je zazwyczaj tam jedną butelkę taszczę. Dzisiaj też taszczyłem. Nie no, to musimy zobaczyć sklep w kokoszkach. I sklep jak sklep generalnie, to nie ma z tym problemu. Ale przed sklepem stoją nam wielgachne żubry. No zobaczcie, jakie mini zoo. Trzeba się umieć bawić. No proszę. Ja sobie jednak musiałem usiąść, nie lubię iść i pić. I już sobie wyjąłem tutaj właśnie ten nasz licznik. Mój licznik. Dobijamy na chwilę obecną 27 km. Z kokoszek do Otomina jest 5,7 km. Jak mówię, dalej nie sprawdzam. Ale przynajmniej właśnie wiem mniej więcej od etapu do etapu, tak mniej więcej. Czyli 5,7 km będę się telepał z tym jakieś 2 godzinki pewnie niespiesznym tempem. A tu musiałem znaleźć jakąś dziurę w płocie, bo znacznik szlaku, nie wiem czy na tym moim action camie będzie widać, jest tam. Jest jakaś budowa,
Buty trzymają, dają radę. A jako, że wychodzimy z miasta, to znowu na mordnik można zdjąć. Zanurzamy się z powrotem w tkance leśnej. Lasy otomińskie, proszę Państwa. 5,7 km do węzłu szlaków, gdzie będzie przepięcie z czarnego szlaku, który będzie uciekał w kierunku Kartuz, no i dalej na koniec do Skarszew, a ja z kolei na Bursztynowy przez Otomin do Straszyn i Bąkowo po drodze do Pruszcza Gdańskiego, gdzie ma swój początek. I jesteśmy w lesie. Ahoj przygodo. Jak ładnie malowniczo, taka ścieżynka prowadzi tutaj przez początek lasów otomińskich od części północnej. Zacznijmy. Jest ładnie, kameralnie, malowniczo. Tak jak mówiłem, czuję się ekstra fajnie nawodniony po tym rodlerku. Więc zobaczymy, czy będzie moment, w którym moje odcięte synapsy od logiki się włączą i powiedzą nagle, że te wszystkie funkcje twojego organizmu są w stanie zapalnym. Koniec, tu zostajesz. Mamy godzinkę, o to też warto wspomnieć, ostatnia aktualizacja była przy rozstaniu się ze środkami komunikacji. Dochodzi nam 17. Zachód słońca na chwilę obecną, bo chyba jest 17 kwietnia, plus minus. To będzie w okolicach przed 20, 19.40, 19.50, coś takiego. No ale nie po to człowiek ma tutaj, nie po to u tego pana widać przygotowanie turystyczne. Latareczka czołowa jest, możemy iść w nocy. Byle dało się iść, byle się organizm nie poddał. Znalazłem przepiękne miejsce na odpoczynek. Pod takim drzewem. Takie fajnie zwisające gałęzie. Także fajnie wygląda sprzęt zrzucony z pleców i rąk na tle znacznika. Fakt, że nie powinienem tych przystanków robić za dużo, chociaż może i one uratują sprawę, jak dojdzie co do czego, że odrobinkę co jakiś czas się człowiek trochę zrobi lżejszy. Na filmie może być widać, że przystanków jest dużo, ponieważ ja zazwyczaj wchodzę z materiałem na przystankach, no bo tak jest lepiej. Ostatnio na schodach betonowych piliśmy warkę 4 km temu. No, więc jakieś się pytało do jeziora otomińskiego. I tam sobie właśnie tak pomyślałem, że byłem tam z Moniką w grudniu 2019 roku. To był 25 grudnia, dzień po świętach. I więc to półtora roku minęło tak naprawdę. I kurde, wszystko się zmieniło. Jeżeli nawet tutaj tak wygląda, że świat jest stały, to jednak te subtelne rzeczy to naprawdę... Jesteśmy innymi ludźmi, mam wrażenie. Jesteśmy innymi ludźmi po tym roku. Czy to na plus? Na to pytanie będzie trzeba sobie odpowiedzieć pewnie za jakiś czas. Rozwidlenie dróg, cztery kierunki. Wiemy, że powinniśmy iść na południe i tak, mamy tutaj, jak załóżmy, że telefony nam padły, a ja tu mam dwa niezawodne kompasy w klikach. Ja już to pokazywałem kiedyś, że to jest fajne, ale sobie to o tym przypomniałem, że to coś takiego jest. O, tylko ja muszę zmienić tutaj obiektyw. Północ jest tam, ale może być też tu, albo tu. Czy to wina akurat pojedynczego egzemplarza kompasu doskonałego, guzikowego? Coś mnie się nie wydaje. Ciach. 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 Tam gdzie chcecie, tak jak ten kompas z Piratów z Karaibów. Pokazuje nie północ, chyba tylko tam, gdzie chcielibyśmy się znaleźć. No, chwilka odpoczynku, nikomu nie zaszkodzi. Ja jeszcze raz zareklamuję, no bo już tylu, za chwilę zobaczę ile przeszedłem, bo jeszcze na to nie patrzyłem, że po tylu kilosach, mówię, nówki, sztuki, buty i jest rewelacja. Mówię, kurde, w życiu nie miałem takiego farta, jeżeli idzie o but. Więc jak wspominałem, Quechua MH500, trzy wersje do wyboru mają z wysoką cholewką, ze średnią cholewką i z niską. No mówię, ja sobie obniżałem. Bo przy tych wysokich, ja mam po prostu, tak jak złe tory były w jakimś reportażu kiedyś, tak ja chyba mam po prostu złe nogi, ja w wysokich butach cierpię strasznie.
A skarpety z kolei, tak, i to nie są wstydliwe tematy, taka bielizna. Może jeszcze o majtach nie robiłem programu, jeszcze nie robiłem recenzji, ale majty to też nie jest z drugiej strony. Ja nie mam problemu, jeżeli idzie o ocierające pachwiny czy coś takiego, ale wiem, że są ludzie, którzy mają taki problem, więc dobrze dobrany majtasy to też jest wiedza. Skarpety z kolei dla odmiany nie z Decathlonu, a też je muszę sobie zachwalić, bo to są monowskie kontraktowe, w prezencie dostałem. I są rewelacja, naprawdę fajnie pracują, nic się tam nie odciska, żadne szwy, nic nie czuć. Dobrze, że jesteśmy na otwartej przestrzeni, to mogę zagwarantować, ale też druga fajna z nowych rzeczy, która daje radę. I przed nami jezioro Tomińskie. Powolutku zaczynam odrobinę wierzyć, że to, co sobie wymyśliłem, to mnie się uda. Jezioro Tomińskie, na moim Action Camie nie będzie widać, ale my byliśmy półtora roku tam. Jest taki cypel, półwysep. Na tym półwyspie w VIII-IX wieku było grodzisko umocnione. Tam była też ta legenda o rycerzu, o Tominie. Zapraszam do materiału temu poświęconemu. To było właśnie grudzień 2019 rok. To się naprawdę może udać. Gdzie jesteśmy? Tu jesteś, a gdzie idę? No przecież my wiadomo, z góry. Tutaj jesteśmy i jedziemy do Bąkowa. Tutaj idziemy, tutaj mamy Górę Bursztynową, to byłem tam właśnie te półtora roku temu, zawsze robi się sentymentalnie. Wtedy z Moniką zrobiliśmy sobie taką ładną pętlę z zahaczeniem tutaj tego grodziska. O to mi nie wróciliśmy, dzisiaj jestem tutaj tranzytem. Więc gdzieś tu będzie znacznik, za chwilkę pokażę rozwidlenia trasy i to oznacza, że zaczynam widzieć, że powolutku będzie powinno być z górki. Mój osobisty mały sukces. Mamy rozwidlenie szlaków. Mamy rozwidlenie szlaków i teraz jakbym był nieuważny i dalej ciągnął tym czarnym, to bym poszedł tam, a my się przepinamy do szlaku bursztynowego i pędzimy tam. Słońce coraz niżej, cienie coraz dłuższe. No ale póki co ja dalej nie mam kryzysu, więc kurczę, może to wyjdzie. Tylko troszkę mniej przerw robić. Żeby nie było to tak. Po tym, jak sobie wywietrzyłem nogi, zaczęło mi tam ocierać, ale to dlatego, że włożyłem z powrotem skarpetę, która była mokra. Dlatego u tego pana widać dobre przygotowanie turystyczne. Założyłem, wyschłem nogi, założyłem nowe skarpety i dalej z gitara. Nic się nie dzieje. Petarda. Ruszamy. Fajny ten nowy kolor znacznika. Taki żółty, taki słoneczny w promieniach zachodzącego słońca. Fajnie wygląda. Tak jeszcze podkontrolnie, co sobie zobaczymy czasowo. Czasowo mamy w pół do 19, czyli 6, 7, 8 i pół, 9 godzin na nogach na razie. I żeby nie zapeszyć, jeszcze nie skomentuję tego. To się może udać, ponownie powtórzę, dochodzę do Bąkowa. Zachód słońca za 40 minut. Jest tu więcej ludzi niż 25 grudnia. To sobie nie pogadam. Kurde, ławka zajęta. Ja zamiast zrobić odpoczynek i starać się mu nie zasnąć. Teraz muszę tutaj usiąść i teraz zobaczyć, ile do domu zostało. No. Idę. Wedle mojego zliczenia zostało mi około 10 km do domu, plus minus nie wiem ile się okaże. Nie czuję żadnej kryzysowej rzeczy, która teoretycznie by powodowała, że już dalej nie. 38 km mam na liczniku zrobione, więc zrobię chyba życiowy rekord. Przejdę w jeden dzień za jednym podejściem po urozmaiconym terenie 48 km. Zobaczymy. Do zachodu słońca 30 minut. O, chciałoby się tu zostać, ale taki motywator zostawiłem sobie w domu, więc mam po co wracać. No i tak mówię, Straszyn 4 km, ja ze Straszyna do Pruszcza mam też około, w zależności od tego, 4 albo 6.
Więc idziemy. O, zmienił się troszkę nam krajobraz. Żółty sztak cały czas rządzi. Teraz już patrzyłem, że będzie raczej płasko. Idę w kierunku zbiornika Straszyńskiego. Myślę, że w takim tempie jakoś tak przyzwoicie to widzę. Nawet mi już nie będzie przeszkadzała tutaj widoczna na obrazku monotonia, że po prostu idę przed ciebie, bo ja już tylko się chcę, żeby kolejne kilometry zostawały za mną. Jakby tu nawet postawił je obok jakiś zamek mega, to bym sobie powiedział, że sobie doczytam w internecie, na co patrzyłem. Tutaj chciałbym pożegnać oficjalnie naszą gwiazdę dzienną, słoneczko. Za chwilę będziemy wchodzili tak, że ja po prawej stronie będę miał las, więc ja wiem, że to jest tutaj już ostatnie zerknięcie na słońce. Słoneczko nam zachodzi, więc ja się cieszę, że mam czołówkę. No i tak na wszelki wypadek ze dwie latarki, bo czemu w końcu nie? Papa, słońce, dałeś dzisiaj radę. Miało być gorzej. I witamy ponownie w elektrowni wodnej Straszyn. My tutaj już byliśmy dwa razy. Ostatni raz na Walk 16 dla Iwara. Wtedy 16 km, a teraz pyknął 40 km. 40 km jak podszedłem pod tą elektrownię. No co, mamy turbinę Francisa, turbina Kaplana. I idziemy dalej. Śmieszna rzecz, jak pokazywałem, dlaczego ja urwałem nagle te turbiny, się okazało, że za mną stała pani i się okazało, że pani jest PTTK i sprawdzała jakieś tam znaczniki czy oznakowania. I co ja zrobiłem, co zawsze na filmach mówię do ludzi, którzy mnie nie oglądają, a robią te znaczniki. Myślicie, że cokolwiek powiedziałem na temat moich uwag praktycznych? Nie, była bardzo miła, kulturalna rozmowa, chciałem jak najlepiej wypaść. Radunia, elektrownia wodna w Raduni i bardzo fajna kładka, gdzie można przejść na drugą stronę. My się cały czas trzymamy naszego szlaku. Bursztynowego wzdłuż jaru Raduni. Jar jest wyżej. Fajnie, 40 km pyknęło. To jest moja życiówka. I jeszcze dalej idę. Dalej nie czuję, żebym w każdej chwili miał paść na twarz. Słońce już zaszło, ponieważ mamy godzinę 20. W związku z tym też zaczyna gwałtownie opadać temperatura. Póki się ruszam, jest fajnie, w ręce już zaczyna powolutku szczypać, ale to też myślę, że to ten wypromieniowanie organizmu swoje robi. I zostały dwa ostatni kawałek, jestem w Straszynie, doszedłem. Na chwilę obecną zostało się przedostanie do Juszkowa, z Juszkowa prosto do Pruszcza. A tutaj przykład bardzo fajnej adaptacji infrastruktury kolejowej niepotrzebnej, ponieważ tutaj była poprowadzana linia kolejowa. Widać nawet dwa tory. Prawdopodobnie była mijanka. Nie pamiętam skąd, nie mam w głowie na tym 40 którymś kilometrze żadnych informacji. Była poprowadzana linia kolejowa. W Straszynie obecnie nie ma. Ale torów widzę, że nie zabrakło. I budynek pełni rolę kafejki. Tam widać w środku. Ładnie porobione grafiki i zobaczcie jak można, jak ktoś miał pomysł i dobrze zadziałał, jak te budynki nie muszą być rozbierane tylko dlatego, że nie pełnią swojej prywatnej, pierwotnej funkcji. Tam jest nawet więcej, tam widzę trzeci tor, więc chyba tutaj akurat było, no tu nie byłem przygotowany, no bo mnie tutaj dzisiaj miało nie być. Księżyc widać, ładnie. Więc sobie możemy jeszcze zobaczyć jak obchodząc. I pędzimy dalej. Sytuacja powolutku dojrzała, żeby włączyć światełko sobie. W pół do dziewiątej, to znaczy w pół do 21:00. Po lewej stronie widzimy Kuźnicę, chyba się nazywała, ta elektrownia wodna się nazywa. My gnemy do Juszkowa, a Juszkowa graniczy już z Pruszczem. Kolejny znacznik.
Tym razem już po ciemku, to już trzeba tak wyszukiwać. Dobrze, że już jestem w swoich regionach, no to już wiem, dokąd idę, ale tak przykładowo, jakby mnie zaskoczyło w Otominie, ciemnica, no to byłoby fajnie, bo też w lesie, ale tak właśnie tak już troszkę niepewniej. Rany, to już kurde zmęczenie i ciemne obrysówki pola widzenia. Ja widzę ruchy w miejscu, gdzie tego ruchu nie ma. Pruszcz Gdański 7. Tylko to jest stacja kolejowa Pruszcz Gdański 7. Ja do domu mam bliżej. Ja myślę, że mi zostały 4 km. Tam są schody i można pójść tamtędy wzdłuż zbiornika, a z drugiej strony trzeba schodzić w dół, a mi już nogi nie są przystosowane do schodzenia w dół, więc nawet jeżeli kilkaset metrów więcej nadrobię, to ja będę po prostu sobie przed siebie truptał przez miejscowość Juszkowo. I dzień dobry, Pruszcz Gdański. O. Nie wiedziałem, czy dzisiejszego dnia będę się mógł cieszyć, czy się nie będę mógł cieszyć, ale się cieszę, że się cieszę. Ja się tutaj chciałem na tym materiale pożegnać. Jeszcze nie dotarłem do domu, ale zaczyna się tkanka miejska, ja już nie mam siły i energii, więc już nic mądrzejszego nie powiem. Zrobimy tylko sobie podsumowanie kosztów. 7,60 za bilet kolejowy, za te 12 godzin na szlaku. Mamy godzinę w pół do 22. 7,60 za bilet kolejowy, 4 zł za warkę Radlera, chyba mnie tam skasowali. I co? I więcej kosztów chyba nie było, a 12 godzin fanu jak najbardziej. W tytule filmu pewnie się pochwalę, czym mi się to zamknęło. Jak się materiał podobał, to zapraszam do subskrypcji. I do zobaczenia. Nie mam nic mądrzejszego, już nie powiem. A nie, jednak dobrze powiem, 48 km, został mi kilometr około do domu. Powiem, bo mi się ten wynik podoba. To jest kurde życiowy rekord na raz na jeden wypad za jednym pociągnięciem jednego wyjścia. Mega, mega, mega fajne. My pamiętam do Kościerzyny, jak z Moniką jechaliśmy, to 50 km chyba wiesz, w 3 dni szliśmy. Ale no, inny był koncert, pomysł wypadu. Znaczy dzisiaj też był inny, a wyszło fajnie, wyszło coś zupełnie nowego.